Tygodnie po dramacie smoleńskim zapewniano bezpieczeństwo współpracy wojskowej z Federacją Rosyjską, umożliwiając funkcjonariuszom Federacji Rosyjskiej penetrację polskiego systemu bezpieczeństwa. Dopuszczano ich nawet do terenowych organów służby kontrwywiadu wojskowego. Robiono im tutaj obiady, przyjęcia, pokazywano teren, pokazywano możliwości działania. Ale też było i na odwrót, zgadza się. Także najwyżsi funkcjonariusze SKW jechali do Sankt Petersburga, jechali do Moskwy, fotografowali się na tle okrętu Aurora, reklamowali ten symbol sowieckiej rewolucji, która zbrodniczo doprowadziła do wymordowania milionów ludzi. Tak, na czapkach macie tam reklamy okrętu Aurora. To jest wasz sposób na podejście do relacji międzynarodowych. Kilka dni temu, dokładnie 5 maja, kontyngent złożony z 30 strażników granicznych wyjechał do Macedonii, dlatego że my aktywnie bierzemy udział w strzeżeniu zewnętrznych granic Unii Europejskiej. To jest nasza misja, to jest właściwa misja. Uchodźcom pomagamy zaś w miejscach, w których są uchodźcami. I to jest właściwe stawianie sprawy, a nie godzenie się na wszystko w imię czego? Pewnie w imię tego, żeby wysokie stanowisko w Unii Europejskiej, w instytucjach unijnych pełnił pewien polityk. Ten, który przez lata stał na czele rządu koalicji PO-PSL. Tylko jakie są korzyści spełnienia tej funkcji przez Donalda Tuska? Nie widać. Póki co tych korzyści nie widać. Ale na czym polegało to ubezwłasnowolnienie, to związanie rąk prokuratorowi generalnemu, na którego czasami wylewaliście kubły pomyja, który nic nie mógł zrobić, dlatego że taką ustawę przygotowaliście? Otóż po pierwsze, de facto pozbawiliście prokuratora generalnego możliwości wpływu na powoływanie na stanowiska szefów prokuratur rejonowych, okręgowych, apelacyjnych, poszczególnych ludzi. Jeśli prokurator generalny ma odpowiadać za ich działania, nie ma wpływu de facto i możliwości odwołania tych, którzy nie pracują, którzy się nie chce pracować, bo źle pracują, no to jak wymagać takiego prokuratora generalnego, bo on skutecznie tego rodzaju instytucji nadzorował, która z natury rzeczy powinna być zhierarchizowana, która powinna dawać narzędzia wpływu prokuratorowi generalnemu, skoro bierze odpowiedzialność za wywieranie zgodnej z prawem presji na skuteczne i efektywne działania rzecz bezpieczeństwa Polaków. Wy pozbawiliście prokuratora generalnego tej możliwości bardzo skutecznie. Kwestie organizacji lotów osób najważniejszych w państwie. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale nie wyciągnięto niemal żadnych wniosków z katastrofy smoleńskiej. W tej sytuacji przedstawianie do podpisów składów delegacji ex post, czyli po tym, jak ta delegacja już z powrotem wróci, daj Boże i dobrze, że szczęśliwie, to było po prostu w mojej ocenie nagminną praktyką. Musieliśmy w sposób bardzo pilny zebrać zespół, który ponownie w sposób bardzo szczegółowy te procedury określi.